co zastaliście, jak przyjechaliście na miejsce? Czy faktycznie te straty są tak duże? Myślę, że jeszcze większe jak duże. Zajechaliśmy, to tam jeszcze były miejsca, do których nie można było dotrzeć. Sami przecieraliśmy. Od razu mieliśmy zatarasowane drogi drzewami. Drzewa były powalone na domy, tak. Uwalnialiśmy też ludzi z tych domów, nie było do nich dojazdów. Udzielaliśmy im pomocy, tak. Także zastaliśmy taki widok tam. Na czym polegały wasze prace? Ile czasu tam spędziliście? Nasze prace polegały na usuwaniu skutków wichury, tak. Przeważnie wycinka drzew, nakrywanie dachów blandekami. No i wiadomo, przetransportowanie też ludzi w odpowiednie, bezpieczne miejsca. A jak wygląda obecnie sytuacja? Czy jest potrzebna jakaś pomoc, czy mieszkańcy powiatu wołomińskiego mogą jeszcze jakoś wesprzeć mieszkańców? No, pomoc sytuacja się ustatkowała troszkę, tak. Wiadomo, każdy w miarę potrzeb pierwszej takiej pomocy został jakoś zaopatrzony. No ale w gruncie rzeczy ludzie potrzebują, tak, środków, jakichś tam czystości, tak, osobistych, narzędzi, wszelkiego rodzaju ubrań, butów, no wszystko, co jest tylko możliwe, tak? Potracili wszystko. A jednostka retail na pewno potrzebuje nowego samochodu.